od naszej ostatniej wizyty przed paroma miesiącami. U Państwa mnóstwo się zmieniło, terminal jest już na ukończeniu. Czy jednak Państwo zdążą na kongres eucharystyczny z wszystkim? Już zdążyliśmy. Mało kto wierzył w to, że uda nam się zrealizować ten obiekt w tak krótkim terminie, ale dzięki naprawdę dużemu zaangażowaniu wykonawców, a i też i pomocy ze strony przede wszystkim akcjonariuszy spółki, przede wszystkim pana wojewody wrocławskiego, który znalazł dodatkowe środki na ukończenie obiektu, no jesteśmy przekonani, że za kilka dni oddamy do eksploatacji ten obiekt. A co pozostanie do wykończenia jeszcze? Właściwie to tylko prace porządkowe. W tej chwili ustawiamy już meble, montujemy urządzenia do kontroli bagażu, do kontroli podróżnych. Taśmociągi już funkcjonują, więc ostatnie malowanie i prace porządkowe wewnątrz, no i przede wszystkim na zewnątrz. Uporządkowanie terenu. Tak. Panie prezesie, a jakie są koszta całości? Czy możemy mówić o pieniądzach? Oczywiście tak, żadna tajemnica. Łącznie całe to przedsięwzięcie ma kosztować 19 milionów złotych i zmieścimy się w tych kosztach. Jest to obiekt w pełni bezpieczny i wszystkie instalacje, które w tej chwili są sprawdzane w trakcie odbiorów, będą funkcjonować. A ile osób pomieści ten terminal? Jednorazowo możemy obsłużyć tutaj około 360 pasażerów. I po stronie przylotów i odlotów oczywiście. Czy w dniu wizyty papieża lotnisko i terminal będą zamknięte? Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem będzie zamknięta dla przewoźników od godziny 9 do godziny 13. Natomiast terminal sam nie będzie dostępny normalnie, tylko dla wiernych z przepustkami. Ale tym zajmują się specjalne służby i my jeszcze niewiele na ten temat wiemy. Czy wiadomo już, w którym miejscu wyląduje papież? Tak, te rzeczy już znane są nam od dawna. Plan wizyty znamy. Mamy też już ustalone miejsce lądowania, miejsce powitania papieża. Będzie to nowa płyta postojowa, ta znajdująca się głębiej lotniska. Oczywiście wiemy już, w którym miejscu będą trybuny dla dziennikarzy, miejsca dla wiernych, gdzie będzie stała kompania honorowa, sztandar i orkiestra. Te sprawy są już dograne bardzo dokładnie.